Pogoda taka, że może nawet deszcz w Warszawie tutaj padać, w Warszawie Polski. A czyli widzicie Państwo, że żadni święci tutaj do Warszawy nie przyjeżdżają z Anglo Ameryki Białystok, chociaż busów pięknych, proszę Państwa, z Anglo Ameryki Białystok do Anglo Ameryki Białystok nie brakuje tutaj. Prawosławni nie przyjeżdżają, świadkowie Jehowy nie przyjeżdżają, mormoni nie, ewangelicy nie, no bo wiadomo, że jeżeli Biblię tutaj wyrzucają do śmietnika, także wiecie Państwo, świadkowie Jehowy nie przyjeżdżają. A na koniec werset z Księgi Izajasza. Jakże piękne są stopy tych, którzy głoszą dobre nowiny. Jakże piękne są nogi tych, stopy piękne, tych, którzy zwiastują dobrą nowinę o Królestwie. A ci, którzy nie głoszą, to ich nogi są brzydkie. Mają, no oczywiście, że mają nie po kolei w głowie, ale lepiej, żeby mieli po kolei w głowie, bo Biblię mogą czytać. Ale czy oni chcą czytać? Czy oni będą chcieli Biblię czytać? Prawda? Wielki znak zapytania nad Warszawą Polski, a zawisł. Także nie ma tu prawosławnych, mormonów, ewangelików, ni świadków Jehowy, ni żadnych świętych, takich, którzy by Biblię znali, czytali, w życie wprowadzali. Niestety. Także coraz gorzej jest, coraz gorzej jest. Aresztują, biją z głupiego powodu. Państwo zobaczą, jak przed stadionem dziesięciolecia takiego świniaka pochwycili, jak wrzeszczał, jak go aresztować, do ziemi przyłożyć, przydusić. I szybko wywieźli go. Do widzenia.